Witam serdecznie, kochani. Dziś wykonujemy proste, zdrowe, domowe śniadanie. Taki przepis, który jest starym przepisem. Śniadanie, które można wykonać w zasadzie w ciągu 5 minut. Ja do tego śniadania użyję mąki. W moim przypadku jest to mąka pszenna, ale można inne rodzaje mąki. Mleko w butelce szklanej, absolutnie nie w plastikowej. I jest to mleko od lokalnego rolnika, farmera. Sól tu jest kamienna, jeżeli troszeczkę chcemy dodać. No i oczywiście gorąca, przegotowana woda. Dlaczego, drodzy Państwo, wezmę mąkę pszenną? Jest bogata w skrobię, zawiera spore ilości białka oraz witamin z grupy B, jak również minerałów. Związki fosforu, wapnia, potasu, magnezu, żelaza i oczywiście śladowe ilości, mniejsze ilości witaminy E. Czyli mamy po prostu to, co jest nam potrzebne. Ja wykorzystam mąkę pszenną, ale tak jak mówię, jest mąka kukurydziana, gryczana, mąka ryżowa, owsiana, więc jaką sobie Państwo wybierzecie. Ja miałam zamiar dziś jeść coś takiego na śniadanie, ale zmieniłam zdanie, jak zobaczyłam tylną etykietę. Drodzy Państwo, takie kółeczka, nie wiem, co oni muszą z tym robić, żeby one powstały w taki sposób, ale sam fakt, że zawierają w 30 gramach 6% cukru, a może więcej, ktoś może źle zmierzył, i spore ilości soli, to jest dla mnie po prostu nie to, co wrzucę do swojego żołądka. Więc robię moje śniadanko i tu oczywiście mam jeszcze takie naczynie, do którego wleję mleko. Drodzy Państwo, wlewam moje mleko, które będzie się powoli gotować. I oczywiście załączę też czajnik z wodą, tak żeby woda mi się gotowała w międzyczasie, ponieważ potrzebna mi jest gorąca woda do wykonania moich kluseczek. Także załączamy mleko, niech się nam powolutku gotuje. Także, drodzy Państwo, mleko mi się gotuje właśnie. Wodę już mam zagotowaną, gorącą. I teraz mam przygotowaną mąkę, mniej więcej szklankę mąki. Także dosypię jeszcze troszeczkę mąki pszennej. Wsypuję do naczynia. Tak. I teraz do tej mąki dolewam gorącej wody. Niedużo tej wody, można zawsze dolać i dodam troszeczkę soli, ale tylko soli kamiennej. Wrzucam w tą gorącą wodę, niech ona mi się tam rozpuszcza. No i oczywiście w tym przypadku wiem, jaką sól dałam i ile tej soli dałam. Nikt mnie nie może oszukać. Także teraz to wyrabiam. Proszę uważać, bo no, musi być to ciepła, gorąca woda, więc delikatnie rozrabiamy. Z tego, drodzy Państwo, musi powstać takie ciasto wręcz. I będziemy formować z tego ciasta kluseczki, które następnie dodamy do powoli gotującego się mleka. Jeżeli potrzebujemy dodać więcej wody, to oczywiście dodajemy więcej gorącej wody, tak żeby nam się ciasto ładnie rozrobiło. Rozrabiamy ręką, łyżką. Ja rozrabiam ręką, tak jak moja babcia kiedyś. Ugniatam. Można większe naczynie, żeby było łatwiej. I teraz po prostu muszę to wszystko razem ugnieść. Jeżeli będzie zbyt miękkie, to można dodać troszeczkę mąki. Powinno wyjść nam po wyrobieniu takie ciasto. Tak?
które możemy jeszcze sobie na deseczce troszeczkę bardziej wyrobić, żeby nam się wszystko ładnie połączyło. No i oczywiście z tego ciasta będziemy wykonywać kluseczki. Także można te kluseczki zrobić sobie wcześniej i położyć na deseczce. Lub na przykład bezpośrednio wrzucać te kluseczki do naszego mleka i robić w tym samym czasie. Ja oczywiście wiem, że to i tak będzie w moim żołądku, więc te kluseczki nie muszą być wcale jednakowe. Także wrzucam je do mleka, które jest już delikatnie gotującym się mlekiem. Oczywiście można od czasu do czasu pomieszać. Te kluseczki też wrzucimy. Łyżkę zamieszamy. Niech nam się nasze kluseczki już gotują. I wykonujemy dalej kluseczki. Tak jak mówię, można większe, można mniejsze. To już kwestia wyobraźni. I w taki sposób właśnie, drodzy Państwo, w naczyniu z mlekiem powstaje moje śniadanie. Wyprodukowane w domu, a nie w fabryce. Ja uwielbiam te kluseczki, więc zapewne będzie ich sporo w mojej zupie mlecznej. Najlepsze są te proste przepisy, które kiedyś nasza babcia, nasz dziadek wykonywali i zjadali. Pożywne śniadanie dosłownie zajmuje 5 minut, aby je wykonać. Jak się nabierze wprawy, to może nawet 3 minuty, bo oczywiście ciasto można sobie wykonać troszeczkę wcześniej na kluseczki i tylko po prostu poczekać na ugotowanie naszego mleka. Mleko od krowy, od farmera. Wiadomo, współczesna technologia. Nie wiadomo, co jest w tych plastikach. I oczywiście mamy też przy okazji wykorzystane szklane butelki, które są później umyte, zwracane do farmera, do rolnika i następne mleczko jest dostarczane w tej samej butelce, oczyszczonej, wydezynfekowanej. Przynajmniej pachnie mlekiem. Już prawie kończymy wykonywanie kluseczek, także po prostu między palcami je delikatnie wałkuję i oczywiście mają one takie rozmiary, jakie mają. I następną kluseczkę i jeszcze jedną kluseczkę i prawie kończymy. Zamieszamy to wszystko. Niech nam się kluseczki ugotują. Oczywiście. Teraz Państwu pokażę, jak te kluseczki wyglądają w moim naczyniu. Więc wyglądają tak. One się po prostu gotują. Jak się gotują, troszeczkę mogą nabrać większych gabarytów. Także jeżeli ktoś lubi mniejsze kluseczki, może sobie zrobić mniejsze kluseczki. Muszę to przez chwilę pogotować. I wtedy, jak już będą moje kluseczki ugotowane, będę mogła sobie nalewać moje śniadanko i oczywiście je jeść. Moje kluseczki, kochani, wypłynęły delikatnie do góry. Już to widać. W związku z czym mogę sobie je teraz już
nalewać. Jeszcze taka praktyczna porada, może jeżeli na przykład Wasze dzieci lubią kakao, można dodać sobie do tego mleka łyżkę kakao czy łyżeczkę kakao i wtedy będzie to inny smak. Lub na przykład dodać troszkę cynamonu do kluseczek, jakie wyrabiamy, i będą kluseczki o smaku cynamonowym. Także moje śniadanko jest już gotowe. Nalewam do mojej miseczki. Troszkę mleka jeszcze więcej. I oczywiście, drodzy Państwo, tak wygląda wykonane metodą domową śniadanie z kluseczkami. Bardzo pożywne, bardzo zdrowe, wykonane metodą domową. Życzę smacznego i do usłyszenia. Kluseczki domowe, śniadanko mojej babci, dziadka, moich przodków. Wykonane metodą domową i bardzo szybko, w ciągu kilku w zasadzie minut. Smaczne, apetyczne i zdrowe.